W trakcie orędzia prezydenta poznaliśmy też nazwisko marszałka seniora, który 13 listopada otworzy obrady nowego Sejmu. Będzie nim Marek Sawicki z psl -u. Prezydent wybiera marszałka seniora spośród najstarszych wiekiem polityków, jacy zasiądą w Sejmie. Osiem lat temu taką funkcję pełnił Kornel Morawiecki, startujący wtedy z list z 15. Cztery lata temu Antoni Macierewicz z PiSu. Teraz prezydent wskazał kandydata PSL-u. Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie. Nieprzerwanie od 30 lat. Nowy marszałek otworzy obrady, poprowadzi je do momentu wyłonienia właściwego marszałka. Marek Sawicki mówił o zaskoczeniu. Z satysfakcją przyjmuję powierzoną mi funkcję. Będę działał zgodnie z konstytucją i regulaminem Sejmu Rzeczpospolitej Polski. U ludowców słychać sygnały, że wskazanie Marka Sawickiego jest próbą studzenia emocji wśród wyborców opozycji. Bo przecież kandydatem na premiera będzie Mateusz Morawiecki. Prezes PSN-u Władysław kośniak kamysz złożył marszałkowi gratulacje. Gratulacje z ust Andrzeja Śliwki, który w nowej kadencji zasiądzie w sejmowych ławach słyszymy, że Marek Sawicki nie wpisywał się w scenariusz opozycji totalnej. Ja się oczywiście w wielu kwestiach z nim nie zgadzałem. Nie zgadzam się z nim jak był ministrem rolnictwa w wielu kwestiach, ale była możliwa dyskusja, była możliwa debata. Prawicy też zależy na ociepleniu stosunków z Państwa, na nadwyżeniu pewnej perspektywy współpracy, nawet nie rodzili. Tu i teraz, ale o przyszłość. Cały czas PiS wskazuje polityków PSL jako ugrupowanie z którym szukać będzie współpracy w trakcie nowej kadencji Sejmu.